zaprezentuje, to chór Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie. Oczywiście w kategorii chórów mieszanych. Drodzy Państwo, mieszkańcy Miechowa i ziemi miechowskiej oczywiście znają ten chór doskonale, dlatego że chór uświetnia wszelkie uroczystości na naszej ziemi miechowskiej i nie tylko. Powstał w 1993 roku, więc jest to chór już z bardzo długą i bogatą tradycją artystyczną. Jest ambasadorem ziemi miechowskiej, ponieważ promuje Miechów na ziemiach Polski, w okolicach i nie tylko. Dyrygentem chóru od 2019 roku jest pani Alicja Gaweł-Kramarz. Bardzo gorące brawa dla pani dyrygent. Do ostatnich ważnych osiągnięć w życiu chóru można zaliczyć pierwsze miejsce podczas świętokrzyskiego festiwalu Koledn i Pastorałek, to 2020 rok. Nominacja do reprezentowania regionu międzynarodowym festiwalu Koledn i Pastorałek w Będzinie i finalnie drugie miejsce w swojej kategorii. W roku 2021, czyli już właściwie tym, który upłynął, rozpoczął się dla chóru zdobyciem głównej nagrody Grand Prix podczas 14. świętokrzyskiego festiwalu Koledn i Pastorałek, a podczas Międzynarodowego Festiwalu Koledn i Pastorałek imienia księdza Kazimierza Szwarnika w Będzinie chór został zauważony i dotrzymany, dostrzeżony i doceniony, otrzymując trzecie miejsce w swojej kategorii chóry. Drodzy Państwo, w październiku 2021 roku chór koncertował m.in. w Busku-Zdroju podczas festiwalu Jesień Organowa. Oczywiście chór regularnie koncertuje w Miechowie i na ziemi miechowskiej, no sprawiając nam ogromną przyjemność i zapoznając nam z tą piękną, tradycyjną i sakralną muzyką w swoim wykonaniu. Dzisiaj chór Bazyliki Grobu Bożego wykona dla Państwa następujące utwory. Bracia, patrzcie jeno, Cicha noc, Gdy śliczna panna oraz Szczedrik. Pani dyrygent Alicja Gaweł-Kramarz, gorące brawa, chór Bazyliki Grobu Bożego z Miechowa. Do Betlejem, żółć właśnie
Yeah.